Witajcie. Witam Was w tym świątecznym vlogu. Postanowiłem się dzisiaj, korzystając z okazji, że mamy pierwszy dzień świąt, postanowiłem wybrać się na ten świąteczny, zimowy spacer. Jak możecie zauważyć, mnie zima dopisała. Mam w tej chwili około 5 stopni na minusie. Tego śniegu przez ostatnie dwa dni trochę dopadało. Ale korzystając z tego, że mamy dzisiaj święta, nie składam Wam życzeń świątecznych, więc korzystając z tej okazji, chcę Wam dzisiaj wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie z mnóstwem prezentów, ale przede wszystkim w tym rodzinnym gronie z najbliższymi. Może nie do wszystkich rodzina dotarła, może są osoby gdzieś tam na wyjazdach, ale większość z Was na pewno spędza te święta w rodzinnym gronie. I właśnie życzę Wam tego, tej rodzinnej atmosfery i tego wszystkiego, co byście sobie życzyli. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Wam powiedzieć o pewnej rzeczy, która mnie od jakiegoś czasu nurtuje, nie daje mi spokoju. Uważam, że święta Bożego Narodzenia, jak również inne ważne roczne święta, nie powinny być spędzane przy kieliszku alkoholu. Stało się to u nas chyba modne, że podczas na przykład świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, czy świąt Wszystkich Świętych, gdy słyszy się o dużej ilości wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, o zatrzymanych kierowcach, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Ja nie jestem wrogiem spożywania alkoholu, nie jestem wrogiem alkoholu, bo zdarza mi się czasami także wypić, ale uważam, że jest tyle dni w roku, gdzie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Tych świąt jest naprawdę niewiele, więc powinniśmy sobie w tym czasie zrobić spokój, zrobić sobie przerwę w tym spożywaniu. Siadając do wigilijnego stołu, powinniśmy dzielić się radością, że Chrystus nam się narodził. Celebrujmy to święto, jakże ważne dla nas. Celebrujmy to święto w trochę inny sposób niż do tej pory to robiliśmy, bo ja uważam, że jest tyle sposobów, żeby zaakcentować, podkreślić to święto, nie pijąc, nie spożywając alkoholu. Oczywiście, no jeżeli ktoś ma taką potrzebę, że nie może się w te kilka dni w roku powstrzymać, to może powinien coś z tym zrobić, powinien może podjąć leczenie. Nie wiem, nie chcę nikogo krytykować. Powinniśmy sobie zrobić przerwę w tak ważnych dniach. Przy okazji świąt, dzieląc się opłatkiem przy wigilijnym stole, niektórzy z nas składają pewne deklaracje. Niedługo mamy nowy rok, to też czas, gdy ludzie składają pewne deklaracje. Także przemyślmy sobie to wszystko. Zastanówmy się nad tym, co robimy, czy nie popełniamy jakichś błędów, nie robimy czegoś złego, bo alkohol jeszcze nikomu rozumu nie dodał. Ja sam miałem wielokrotnie, znaczy może wielokrotnie, ale zdarzały mi się przypadki, że zrobiłem pewną głupotę, której później żałowałem, ale niestety czasu nikt z nas nie cofnie. I na nic nam żałowanie, przepraszanie, pewnych rzeczy nie da się naprawić, wyprostować. Więc moim zdaniem, no, alkohol nie jest tutaj wskazany w takich sytuacjach podczas właśnie świąt. Wracając do tych deklaracji, złóżmy sobie takie deklaracje, przemyślmy sobie wszystko, żebyśmy może następne święta spędzili trochę w innych warunkach, w innej atmosferze, a może coś się zmieni na lepsze. Widzę tutaj jakieś miejsce walki chyba było. Może coś tutaj wybiegło. No chyba nawet nie wiem, to dzik. Po śladach sądząc, może jakiś zając, nie wiem co tutaj było, może jakaś sarna, nie wiem. Coś tutaj stoczyło walkę, ale wracając do tego, weźmy sobie do słowa, do siebie te słowa.
te moje słowa i może warto byłoby się zastanowić i powiedzieć, że w następnym roku, następne święto, nowy rok to już jest po nowym roku, może następne święta spędźmy trochę w innej atmosferze. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek w negatywny sposób odebrał te moje słowa. Każdy robi jak chce, jak uważa to za słuszne, ale moim zdaniem warto czasami się zastanowić nad swoim postępowaniem, bo czasami może robimy coś nieświadomie, naprawdę. Możecie mnie za to znienawidzieć, możecie mnie za to skrytykować, ale nie chciałbym, żeby... Znaczy może inaczej. Jestem osobą, która widząc coś, stara się reagować. Nie chcę mieć później do siebie pretensji, żalu, że mogłem coś zrobić, a tego nie zrobiłem. To tak jakbym przyłożył rękę do tego, żeby coś złego się ewentualnie stało, bo nikomu niczego złego nie życzę. Także przemyślcie sobie jeszcze raz te moje słowa. Zastanówcie się, czy nie można byłoby tego zrobić. Tak samo odłóżmy telefony. Odłóżmy te telefony podczas dnia codziennego, ale teraz szczególnie podczas celebrowania tych świąt odłóżmy również telefony, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzili w gronie rodzinnym z naszymi bliskimi, z dziećmi, z rodzicami, z naszymi drugimi połówkami, z kolegami, jeżeli ktoś jest stanu wolnego, ze swoimi kolegami, przyjaciółmi. To taki mój apel dla Was ode mnie. Nie wiadomo, czy następne święta przyjdzie nam spędzić razem z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, przyjaciółmi. Także nigdy nie wiadomo, kiedy jest ten ostatni dzień. Ale nie przedłużając, życzę Wam raz jeszcze wszystkiego dobrego. Przede wszystkim rozsądku. Życzę Wam tego wszystkiego. I słuchajcie, no chyba do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt.